Cześć, tutaj Skiba. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moją latarkę Skillhunt H03, która jest w moim EDC i to był najlepszy zakup, jaki do tej pory zrobiłem. Latarka ma około 1200 lumenów. Jest malutka, jak widać. W zestawie dostajemy klips, smyczkę, opaskę na czoło, dwa o-ringi zapasowe i taki gumowy, że tak to nazwę, izolator, który możemy sobie dać między akumulatorek a sprężynkę. Tak w razie czego, jakbyśmy jej długo nie używali. Tutaj mamy magnes, który możemy sobie wyjąć. Wystarczy wyjąć tą sprężynkę i możemy zdemontować magnes. Zestaw dostajemy w pudełku, tylko oczywiście ulotka z instrukcją obsługi po chińsku i po angielsku. Latarka działa na akumulatory 18650. Akurat mam taki tańszy. I o trybach Wam powiem zaraz na dworzu, na testach. Co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Jest mała, lekka. Już parę razy mi się bardzo przydała. Bardzo ją polecam. Zamówiłem jeszcze teściowi i bratu. Także jest super. Jakby ktoś się zastanawiał, to śmiało kupujcie, bo naprawdę można wyrwać u Chińczyków za 130 zł z wysyłką, do tego akumulator i ładowarka. Naprawdę jest bomba. Latarka posiada wodoodporność IPX8, więc jest bardzo wodoodporna, i do tego diodę XML2. Bardzo fajna rzecz. Ma bardzo fajne to, że działa jednakowo do końca. Nie ma tak, że najpierw świeci mocniej, później ciemniej. Tylko non-stop daje taki sam strumień światła. Minusem jest to, że nie ma żadnej diody ani oznaczenia, że bateria już ma małą moc, więc pada od razu. To wyłącza się po prostu i trzeba wymienić baterię. Posiada 8 trybów świecenia ciągłego i 3 tryby mrugania. Zapraszam na testy. To jest tryb pierwszy. Zmieniamy, klikając szybko dwa razy. To jest tryb pierwszy, drugi bieg. Już ma skuteczność około 20 metrów. To jest drugi ze słabszych. To jest drugi mocniejszy. Na tym trybie latarka świeci około 8 godzin. Testowałem. To jest tryb numer 3. To jest słabszy trochę, numer 3. I ten jest najmocniejszy. Zasięg skuteczny około 100 metrów, to spokojnie. Latarka jest zajebista i polecam ją wszystkim. I do tego ma jeszcze
trzy tryby mrugania. Trzeba kliknąć szybko trzy razy, aby je włączyć. To jest tryb najszybszy. I tak jak przy świetle ciągłym, trzeba kliknąć szybko dwa razy, żeby zmienić. To jest najwolniejszy. A to jest tryb średni. I latarka wraca do zapamiętanego trybu. Na najmocniejszym trybie świeci około 2 godzin, 2-3 według producenta. Co jeszcze mogę powiedzieć? Latarka jest w cenie około 130 zł na Gearbestie. U nas za około 170. Do tego trzeba sobie kupić ładowarkę i akumulatorki 18650. Także na dzisiaj kończę. Pozdrawiam całą grupę Bushcraft Polska i oczywiście Szpejtek. Trzymajcie się.